Dzień dobry Państwu. Witam na kolejnej debacie organizowanej w ramach projektu Ekonomia w obliczu nowej gospodarki, projektu Regionalnej Inicjatywy Doskonałości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Debata nosi tytuł Finansyzacja, instytucje, gospodarka 4.0. Debata jest streamowana na kanale YouTube Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ci z Państwa, którzy oglądają nas na żywo, serdecznie zachęcamy do zadawania pytań na czacie. Debata będzie też nagrana. Kto z Państwa nie może teraz, będzie mógł obejrzeć tę debatę w terminie późniejszym. Być może niektórzy z Państwa właśnie to czynią. Teraz serdecznie pozdrawiamy. Szanowni Państwo, debata, jak wspominałem, organizowana w ramach projektu READ dotyczącego nowych technologii. Dzisiaj te nowe technologie będziemy łączyli z zagadnieniem dość istotnym, aczkolwiek chyba niesprawiedliwie pomijanym w rozmaitych debatach politycznych czy dyskusjach ekonomistów, mianowicie z problemem finansyzacji. Jestem bardzo szczęśliwy, mogąc Państwu przedstawić gości dzisiejszej debaty. Jest z nami pan profesor Jan Toporowski, profesor ekonomii i finansów Szkoły Orientalistyki i Afrykanistyki Uniwersytetu Londyńskiego, także profesor ekonomii i finansów International University College w Turynie, autor kilkuset publikacji z dziedziny ekonomii i finansów, w tym imponującej dwutomowej biografii Michała Kaleckiego, doradca Narodów Zjednoczonych, jeden z najlepszych specjalistów odnośnie do ekonomii heterodoksyjnej, finansyzacji, funkcjonowania rynków finansowych. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Drugi jest pan profesor Marek Ratajczak, dyrektor Instytutu Ekonomii, kierownik Katedry Makroekonomii i Badań nad Rozwojem, członek Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, także członek Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Pionier i prekursor polskich badań nad finansyzacją, myślę, że możemy śmiało tak powiedzieć, to artykuł pana profesora w czasopiśmie Ekonomista w zasadzie był pierwszą taką próbą przeniesienia tego zjawiska na nasze polskie realia nauki o finansach. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. I trzecim panelistą, a w zasadzie panelistką jest pani profesor Agata Kliber z Katedry Ekonomii Stosowanej. Specjalizuje się w badaniach rynków finansowych, zmienności, kryptowalut, fintechu, kryzysów finansowych, czyli zagadnień, które z finansyzacją wiążą nam się w sposób dość bliski. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry. Szanowni Państwo, tutaj sobie już troszkę ucięliśmy małą pogawędkę w kuluarach wirtualnych przed rozpoczęciem. Zastanawialiśmy się, czy dyskusja o finansyzacji w ogóle ma, czy finansjalizacji, jak Państwo wolicie, w ogóle ma jeszcze sens w tych czasach, kiedy to, umówmy się, no problemów na głowie mamy całe mnóstwo i niekoniecznie te, o których dziś będziemy rozmawiali, są tymi z pierwszej strony gazet, takimi, które najbardziej by nas teraz niepokoiły. Niemniej, proszę Państwa, to jest debata akademicka, więc możemy sobie oczywiście pogważyć i pogawędzić o tym, co akurat nam w głowach siedzi. Z drugiej strony, proszę Państwa, ostatnich kilkanaście lat to jest nieustanne pasmo jakichś problemów, kryzysów, wstrząsów, recesji, globalny kryzys finansowy lat 2000-2009, czy 10, czy nawet dalej, bo niektórzy uważają, że on się tak płynnie bynajmniej nie zakończył. Zwróć uwagę na zjawisko finansyzacji, które wcześniej było gdzieś postrzegane jako niszowe, rozpatrywane głównie przez ekonomię heterodoksyjną. W głównym nurcie nie rozpatrywano zagadnienia finansyzacji, czyli tego wzrostu sektora finansowego w porównaniu ze sferą realną, jako czegoś wartego uwagi. Kryzys uwypuklił, że nadmierny rozrost sektora finansowego może rodzić wątpliwości. Po kryzysie temat, jakby wydawało się, ucichł, były nawet pogłoski o śmierci finansyzacji. Te główne czarne charaktery okresu 2007-2009, jakieś banki inwestycyjne, duże fundusze, nagle ustąpiły relatywnie uwagi i miejsca tym, co nadeszło później, czyli wielkim firmom Big Techu tak zwanego, tego, co określa się mianem GAFAM, czyli Google, Amazon, Microsoft, Apple, Facebook. Nagle najważniejszym problemem stało się to, jak spółki technologiczne przekształcają naszą gospodarkę. One pochłonęły zbiorową wyobraźnię, zaczęły być tym, co uważano za to, co tak naprawdę decyduje o naszej przyszłości. No i ktoś mógłby się zacząć zastanawiać, co z tą potęgą sektora finansowego, czy ona, która była przecież tak wielka, nagle zeszła w cień, czy może nastąpiła jakaś symbioza instytucji finansowych i właśnie tych firm technologicznych, czy finansyzacja w warunkach tej gospodarki 4.0, w warunkach tego, jak bardzo zmieniła się nam gospodarka wskutek cyfryzacji, digitalizacji, upowszechnienia rozmaitych technologii i aplikacji, które w zasadzie towarzyszą nam w codziennym życiu, jak to wszystko wygląda teraz i o tym wszystkim chciałbym dzisiaj z naszymi gośćmi porozmawiać, ale najpierw zanim zaczniemy drążyć te powiązania, te jakieś sekretne związki między finansyzacją a technologiami, bardzo bym prosił Państwa tutaj panelistów
o krótkie takie odniesienie się, co dla Państwa tak naprawdę, czym dla Państwa jest finansyzacja, czy to jest fenomen, który nadal jest aktualny, na czym polega fenomen, swoistość zjawiska finansyzacji. Tę rundę bardzo proszę, niech, jeśli oczywiście się zgodzi, prosiłbym, żeby rozpoczął Pan profesor Toporowski. Panie profesorze, finansyzacja i Pan, gdybyśmy tak to mieli powiedzieć najogólniej. Dobrze. Rozpocznę od tego, że tutaj w Anglii mam reputację jako taki financialization skeptic. To odnoszę się troszkę sceptycznie do tego pojęcia, że mamy finansjalizację i widzimy wokół nas konsekwencje tej finansjalizacji i na ogół w tej literaturze uważam, że jest za mało dyskusji o strukturach finansowych, jakie są zmiany w tych strukturach finansowych i nie tylko o wzroście zadłużenia. Dla mnie finansjalizacja to jest, to trzeba określić i ja na ogół określam dość szczególnie jako wzrost płynności na rynku kapitału. To jest fenomen, który widzimy zwłaszcza od okresu kryzysu finansowego w Stanach Zjednoczonych ileś tam 14 lat temu. Ten kryzys był rozwiązany przez zakup na otwartym rynku, zakup obligacji rządowych, ale potem i nawet prywatnych. I to bardzo wyolbrzymiło płynność rynku kapitału, co widzimy w notacjach cen na giełdach amerykańskich i też europejskich. Jaki to ma związek z nową technologią? Nie ma ogromnego związku z nową technologią. W Stanach Zjednoczonych jest takie poczucie, że to jest nowa fala z przyszłej gospodarki i więc wielkie korporacje, które biorą tą, ściągają płynność z rynku kapitału, emitują swoje obligacje, mają, dla nich jest to łatwiej emitować swoje obligacje, jak rynek ma, jest płynny. I w ten sposób wielkie korporacje uwewnętrzniają rynek kapitału i używają ten kapitał na mergers and acquisitions, czyli zakup i sprzedaż swoich dodatkowych filii i w ten sposób kontrolują rynek kapitału. Więc to jest bardzo, dla mnie to jest bardzo specyficzne znaczenie. To nie jest coś, co to nie jest makroekonomiczny fenomen, chociaż ma pewne konsekwencje makroekonomiczne, no i też mikroekonomiczne. Ale w ten sposób uważam, powinniśmy widzieć finansjalizację, a zwłaszcza, bo to jest połączenie rynku kapitału i tego, co się dzieje i to, co się dzieje w przedsiębiorstwach
w korporacjach, co jest dla mnie zawsze pokaleckim może, jest taki ważny czynnik w dynamice gospodarki rynkowej. Więc to jest moje podejście do finansjalizacji, obecne moje podejście. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Pan profesor Ratajczak zaraz opowie o swoim. Chciałbym tylko szybko jeszcze powiedzieć, że gdyby oczywiście panaliście odczuli jakąś potrzebę ad vocem do powiedzenia, czy w skomentowaniu żywo, to jak najbardziej, szanowni państwo, debata ma być żywa. Jeżeli ktoś uzna, że chciałby coś od razu dodać, to proszę się czuć swobodnie. Panie profesorze, prosimy. Dziękuję bardzo. Zacznę od tego, że już różne określenia na swój temat słyszałem, natomiast chyba po raz pierwszy ktoś mnie nazwał pionierem, co i tak brzmi lepiej niż Nestor, oczywiście jest mi bardzo miło, że tak zostałem określony. Natomiast proszę Państwa, ja jednak wiążę zjawisko finansjalizacji czy finansyzacji, bo te w takim znaczeniu, czy takie określenie w języku polskim funkcjonuje, jednak bardziej ze zjawiskami właśnie tymi makro, bo oczywiście wzrost płynności i pewne zmiany na poziomie korporacyjnym mają niezwykle istotne znaczenie i rzeczywiście jest też taki nurt w dyskusji o finansyzacji, który akcentuje właśnie to, że wiele korporacji de facto formalnie niefinansowych coraz większą swoją aktywność kieruje w stronę właśnie działalności finansowej i okazuje się, że często to właśnie działalność finansowa przynosi im nawet większe przychody i większe zyski niż to, co tradycyjnie się kojarzy z tymi firmami, taka na przykład firma jak General Electric. Natomiast dla mnie finansyzacja w tym wymiarze makro, który rzeczywiście stał się bardziej popularny pod wpływem tego ostatniego kryzysu finansowego, to jest pewien problem, powiedziałbym, zamiany ról. Znaczy w takim tradycyjnym spojrzeniu na gospodarkę sfera finansowa jest jednak postrzegana jako mniej lub bardziej służebna wobec sfery realnej, tak? No pieniądz przede wszystkim powinien pełnić rolę środka wymiany, no a oprócz tego tam jakieś inne funkcje też mu przecież przypisujemy. Natomiast finansyzacja wiąże się z sytuacją, w której w zasadzie to sfera finansowa mniej lub bardziej zaczyna dominować w stosunku do sfery realnej. To jest właśnie zarówno to, co się dzieje na poziomie poszczególnych korporacji, ale też co się również dzieje generalnie w sferze funkcjonowania gospodarki, gdzie właśnie kryteria finansowe są, wkraczają do wielu obszarów życia społecznego i gospodarczego, gdzie kiedyś odgrywały mniejszą rolę, plus gdzie właśnie no, okazuje się chociażby na poziomie, gdy patrzy się na zawierane na świecie transakcje, na różne rynki, że tak naprawdę pieniądz coraz częściej kreuje bezpośrednio pieniądz, tak? No my uczymy chociażby studentów, że świat gospodarki towarowo-pieniężnej to jest świat, w którym towar zamienia się w pieniądz, a dopiero pieniądz zamienia się w inny towar. I jak gdyby właśnie podkreślamy tą służebną rolę pieniądza. Tymczasem finansyzacja to jest świat, w którym pieniądz czasem zamienia się w towar, który potem zamienia się w pieniądz, a bardzo często to jest pieniądz, który bezpośrednio próbuje się zamienić w inny pieniądz, czyli można powiedzieć kreowanie wartości czy wymiaru finansowego, często bez jakiegokolwiek związku ze zmianami w sferze realnej. I tyle, jak sądzę, na początku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie profesorze. I pani profesor Kliber, pani zdanie dotyczące finansyzacji, może właśnie bardziej z perspektywy samych już rynków finansowych. Właśnie dużo już zostało powiedziane. Według mnie, znaczy z perspektywy moich badań, to ja finansyzację wykrywam bardziej w badaniach ilościowych i jest to dla mnie taki bezpośredni wpływ, albo właściwie pośredni poprzez spekulacje rynków finansowych na to, co właściwie one nie powinny mieć wpływu. Czyli na przykład, jak weźmiemy sobie kontrakty CDS, gdzie w zasadzie można je upatrywać jako takie ubezpieczenie z jednej strony przed bankructwem podmiotu, którego obligacje czy zobowiązania kupujemy, no to jest możliwość wykupienia takiego ubezpieczenia bez posiadania właściwie tych obligacji. W związku z tym pojawia się problem tego, że taki kontrakt w zasadzie można rozpatrywać jako formę zakładu na to, czy dany podmiot zbankrutuje, czy nie. I w tym momencie ktoś, kto nie ma udziału w tym podmiocie,
w ogóle poprzez spekulacje może sobie wpływać na to, jak ten podmiot będzie sobie na tym rynku radził i co się z nim stanie. Tak samo na przykład mamy kontrakty CDS, które są wystawiane na obligacje rządowe i w tym momencie taki wskaźnik, ten spread CDS-u jest dla nas miarą ryzyka związanego z niewypłacalnością tego kraju. I teraz inwestorzy, którzy inwestują w ten instrument na rynku, w zasadzie oni się wypowiadają na temat tego, jaka jest wypłacalność tego kraju, w ogóle mogąc nie znać gospodarki tego kraju, tego, jak on sobie radzi. To było widać na przykład w przypadku tego kryzysu 2007, kiedy spready kontraktów CDS wystawianych na dług rządowy gospodarek środkowoeuropejskich wzrosły niewspółmiernie do tego, jak one sobie rzeczywiście radziły. Drugi taki ciekawy przykład to jest to, jak na przykład, no taki całkiem aktualny, ceny ropy naftowej. Można sobie teraz inwestować w ropę naftową, a właściwie poprzez, możemy, ceny ropy naftowej tradycyjnie wiadomo, że kształtują się poprzez popyt i podaż, no i są bardzo wrażliwe na to, co się dzieje, na zmiany polityczne, na sytuację tak światową, ale z drugiej strony obserwuje się bardzo duży wpływ spekulacji na ceny ropy, czyli również inwestorzy, którzy nie posiadają w ogóle żadnej baryłki ropy, poprzez spekulacje mogą sobie też te ceny ropy podbijać, a to z kolei, co jest bardzo ciekawe, ma też wpływ na przykład jeszcze pośrednio na to nasze dążenie do stabilnego, do zrównoważonego rozwoju, bo na przykład tak jak ja mogę jeszcze mówić, czy już za dużo mówię? Proszę, proszę. Tak, bo to mnie akurat ostatnio bardzo zainteresowało taki temat, że obserwujemy wzrost cen ropy naftowej i teraz wydawałoby się, że gospodarki powinny dążyć do tego, żeby się od tej ropy uniezależnić i inwestować w te spółki, które koncentrują się na paliwach na paliwach odnawialnych, na tych zielonych paliwach. Okazuje się, że właśnie tu znowu się pojawia ta sfera finansowa, bo inwestorom wcale na tym nie zależy, bo oni widzą zyski na rynku ropy, w związku z czym następuje odpływ kapitału właśnie od tych firm, które powinniśmy tak, patrząc może bardziej perspektywicznie, wspierać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czyli proszę Państwa, tu nam się parę rzeczy zarysowało wspólnych, mimo pewnych różnic. Mamy tutaj kwestie spekulacji, mamy kwestie zachowania rynków finansowych i kapitałowych, mamy kwestie kreacji pieniądza przez pieniądz dla pieniądza. I tu się pojawia od razu, skoro o takich rzeczach mówimy, gdzieś płynne jakieś skojarzenie kryptowaluty, to co obserwujemy obecnie, jakiś kryzys na rynku finansowym. Te nowe technologie, Szanowni Państwo, takie właśnie jak blockchain, takie jak sztuczna inteligencja, jak właśnie kryptowaluty, no ktoś mógłby powiedzieć, że tak jak powiedział Pan Profesor Toporowski, rzeczy zasadniczo odległe od tradycyjnego rozumienia finansów, tego, jak sektory finansowe działają, ale jednak wykorzystywane aktywnie właśnie przez inwestorów, którzy dostali jakby nowe zabawki, tak można powiedzieć, pojawiła się zwiększona podaż instrumentów finansowych, pojawiły się też kwestie, które no gdzieś tam na tym styku finansów i technologii, choćby cały sektor fintech, to co obserwujemy na rynkach płatności, gdzie podmioty prywatne wypierają banki z tradycyjnych jakichś tam funkcji płatniczych. Czy Państwa zdaniem te zmiany technologiczne, które obserwujemy, które są dość głębokie, czy one tę finansyzację jakby mieszają? Może są niezależne? Może po prostu jest to właśnie, nie wiem, coś, co jest przedmiotem zainteresowania tylko jakiejś wąskiej grupy inwestorów, którzy dostali nowy instrument, nową możliwość spekulacji, nową możliwość pozyskania dodatkowej płynności? Czy może jest tu jakiś szerszy splot, szerszy związek między tym, co obserwujemy ze strony technologii, a tym, co obserwujemy po stronie tradycyjnych finansów? Może teraz pan profesor Ratajczak jako pierwszy, proszę bardzo. Znaczy, pojawiła się taka idea, bo my na ogół jednak o finansyzacji mówimy w kategoriach zjawiska może nie złego, ale z którym wiąże się wiele ryzyk i zagrożeń. Tak? Natomiast w kontekście właśnie owych nowych technologii, blockchain, kryptowalut również, można spotkać się z taką ideą, że należałoby rozróżniać złą i dobrą finansyzację. Zła to jest taka właśnie czysto spekulacyjna w najgorszych skojarzeniach, natomiast zwolennicy idei dobrej finansyzacji mówią, że to jest taka właśnie sytuacja, kiedy poszerza się zakres aktywów, do których mają dostęp inwestorzy, zwłaszcza ci duzi
inwestorzy instytucjonalni, no i że właśnie chociażby zmiany technologiczne, a w tym chociażby powiązane z nimi pojawienie się rynku kryptowalut, to jest przykład dobrej finansyzacji. Dobrej, bo oto pojawiły się może nie nowe zabawki, ale nowe możliwości, nowe kategorie aktywów, którymi ci duży inwestorzy instytucjonalni mogą mieć do nich dostęp. Można na ten temat dyskutować, czy to rzeczywiście jest dobra finansyzacja. Zapewne, żeby była sprawa jasna, taki podział zaproponował ktoś, kto sam uczestniczy w operacjach na tym rynku, w związku z tym trudno się dziwić, że lansuje to pojęcie dobrej finansyzacji. Natomiast ja bym powiedział tak, te nowe technologie przede wszystkim, po pierwsze, rzeczywiście zwiększają skalę i ułatwiają możliwość prowadzenia różnego rodzaju działań, niesamowicie przyspieszają, stawiając nowe wyzwania. Pojawia się na przykład pytanie, czy w sytuacji operacji tej dużych czy wysokich częstotliwości, tak, gdzie tak naprawdę algorytmy podejmują błyskawicznie decyzje dotyczące sprzedaży i zakupu aktywów, czy ma sens tradycyjne bawienia się w giełdę, jeśli tak można powiedzieć, tak? Czy zwykły człowiek, który sobie tam wyobraża, że coś tam dzięki temu zarobi, czy ma szansę w starciu z maszynami, które tak naprawdę podejmują i to one w jakiejś mierze sterują tym, co się na rynku ostatecznie dzieje. I kończąc, chcę jeszcze jeden aspekt podnieść. No właśnie zlewanie się do pewnego stopnia niektórych wielkich graczy rynku technologicznego z tą działalnością finansową, aż niekoniecznie zawsze z pozytywnym skutkiem. Ja tutaj pragnę przypomnieć mało chyba w Polsce nagłośniony projekt Libry, później on się chyba został przemianowany na Dime, to był pomysł Facebooka zbudowania w zasadzie własnego pieniądza, własnej kryptowaluty. No idea była bardzo prosta, że będziesz z Facebookiem od urodzenia do śmierci, czy dzisiaj z Metą, bo wszystko ci Facebook zapewni, wszystkie możliwości rozliczenia. Oczywiście ideologicznie było to prezentowane w kategoriach, wszyscy nawet biedni ludzie na ziemi dostaną nieograniczony dostęp do rozliczeń, co tam jeszcze, ale co ciekawe, ten projekt, jest to chyba jedyny tej klasy projekt w historii Facebooka, który skończył się na razie niepowodzeniem, bo o dziwo, tak jak państwa na ogół podchodziły do tej pory spokojnie do pewnych zjawisk związanych z nowymi technologiami i finansyzacją, jednak w tym wypadku państwa uznały, banki centralne zwłaszcza, uznały, że to jest o jeden krok za daleko. Nawiązując do słowa zabawka, to de facto była próba zabrania państwu jednej z nielicznych zabawek, gdzie państwo mówi to moje, czyli prawo suwerennego emitowania pieniądza. I jednak w tym wypadku ta idea, że oto ludzie mogą nie potrzebować już pieniądza fiducjarnego w pewnym momencie emitowanego pod szyldem państwa, no okazała się nie do przełknięcia i w tym wypadku finansyzacja, a przy okazji nowe technologie musiały wykonać krok do tyłu. Był krótki komunikat, że Facebook zawiesza przynajmniej na razie pracę nad tym pomysłem. Tyle a propos technologie, a finansyzacja. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do tego jeszcze sobie wrócimy, do tematu reakcji banków centralnych i władzy ogólnie rozumianej i reakcji instytucji na zmiany technologiczne, no bo są właśnie pewne rzeczy, których, że tak powiem, chyba nie podarują, prawda? I raczej trudno się temu dziwić, że banki centralne i ministrowie i rządy no nie pozwolą, żeby ktoś tam gdzieś sobie cicho majstrował i wynalazł coś, co dawno już zostało wynalezione, opatentowane, zastrzeżone i pilnie chronione. Pani profesor Kliber, teraz czy właśnie ten związek tych finansów, tych nowych technologii, funkcjonowania rynków finansowych, czy tam są widoczne te zmiany? Czy gdyby tak pani miała powiedzieć, jakieś nasilenie handlu, zmiany we wzorcach funkcjonowania, zachowaniach inwestorów, zmienności instrumentów, czy to jest widoczne wraz z upowszechnianiem nowych technologii? To znaczy, może ja jeszcze wrócę do tego, jedną ciekawostką chciałam powiedzieć, bo co znalazłyśmy, że spośród 100 największych banków na świecie, według raportu Block Data z 2001 roku, 55 zadeklarowało, że zainwestowałoby w przedsięwzięcia związane z kryptowalutami lub technologią blockchain. To tak w ramach ciekawostki. Druga rzecz, ja w sensie nie widzę, znaczy tak, jeśli chodzi o powiązania, może ja najpierw się wypowiem z perspektywy badań naszych w grancie z fintechami, bo tam dosyć dużo szukałyśmy na temat tego, właśnie na temat relacji między bankami a fintechami.
Faktycznie na samym początku, jak powstawały fintechy, czyli te nowe, to połączenie finansów i technologii, to powstawało wiele publikacji, które tak straszyły, że te fintechy będą stanowić zagrożenie dla banków, że być może bankowość upadnie. W tym momencie, tak jak się wydaje, to jednak raczej idzie w stronę współpracy, a wynika to z tego, że jedna i druga grupa zauważyła, że każdy ma coś do zaoferowania i każdy ma jakieś problemy. I teraz tak, fintechy chciałyby sobie wkroczyć w tą dziedzinę zajętą dla banków, no ale okazuje się, że po pierwsze mają problem z regulacjami, które nie nadążają za nimi, a jak się okazuje, faworyzują banki. No i do tego banki jeszcze posiadają zaufanie klientów, których fintechy muszą sobie dopiero wypracować, więc banki z kolei są trochę zapóźnione technologicznie w stosunku do fintechów i bardziej im się to opłaca, jeśli chodzi o, bardziej im się opłaca współpraca niż konkurencja. Natomiast jeśli chodzi o badanie zmienności, jedyne badanie, które zrobiłyśmy na ten temat, to było badanie, w jaki sposób banki i fintechy wyszły z kryzysu i w jaki sposób się zachowywały. No okazuje się, że jedne i drugie w trakcie kryzysu na początku zanotowały dosyć duże spadki, natomiast fintechy wyszły z tego nieco szybciej. Zresztą też dużo badań pokazuje na to, że każdy kryzys to jest właściwie takie przyspieszenie rozwoju, dla rozwoju fintechów. Ale obecnie wydaje się, że i fintechy, i banki mniej więcej wróciły oba do tego samego poziomu, więc też nie widziałabym tutaj większego zagrożenia. Raczej to się wszystko chyba jednak, przynajmniej jak na razie, idzie w stronę współpracy, a nie wypierania kogoś przez inny podmiot. Dziękuję bardzo. Czyli jakbyśmy mieli rozpatrzyć jakieś wzorce współpracy, prawda, firm sektora finansowego, firm technologicznych, no to raczej teraz chyba takim modelem, który by się tu upowszechniał, byłaby tak zwana koopetycja, prawda? Czyli współpraca potencjalnych rywali w każdym zakresie, tylko w paru tych właśnie w obszarze płatności, w obszarze właśnie jakiegoś core bankingu być może. Natomiast to jest takie pytanie, szanowni państwo, w takim razie wiele jest tych opracowań jednak, że banki czują się zagrożone, tak? Że tradycyjny sektor finansowy czuje się jakby wypychany, czuje się no może nie jakiś umniejszony, ale gdzieś to odwołam się choćby do starej teorii jeszcze Tada Rybczyńskiego o tych fazach rozwoju systemu finansowego, że mamy tę fazę trzecią, zmierzchu bankowości, gdzie banki działają jako jeden z wielu podmiotów na rynku, wcale nie są jakimś dominującym. Czy tak naprawdę ten sen, o którym też wspominał pan profesor Otajczak, że tutaj firmy prywatne, duże korporacje, mogłyby no, z tego tortu uszknąć zaskakująco wiele i no, skoro mają nas na kanałach społecznościowych, prawda, na rozmaitych portalach, skoro towarzyszą nam poprzez rozmaite aplikacje, czy tak naprawdę my nadal będziemy potrzebowali instytucji finansowych takimi, jakie one są, czy może właśnie gdzieś te fintechy, mimo że one będą współpracowały z bankami, ale będą jednak tym, z czym my będziemy się częściej stykali. Czy tutaj nie jest taka opcja, że nawet jeżeli tradycyjne instytucje finansowe pozostaną, jednak będą nieco schowane i my nie będziemy postrzegali tego, że my załatwiamy nasze usługi finansowe z bankiem, że załatwiamy nasze instytucje z ubezpieczycielem, bo przede wszystkim dla nas to będzie jakaś firma, której aplikację mamy w telefonie, która nam się kojarzy z jakąś ikonką, która kojarzy nam się jeszcze z tym, że jest na przykład dobrze obecna, reprezentatywna w mediach społecznościowych. Mamy też te duże banki, prawda, jakieś wielkie korporacje, z drugiej strony mamy właśnie tego Facebooka i jego Metę, mamy Microsoft, mamy Apple'a. Czy Państwa zdaniem nie jest to teraz tak, że masową wyobraźnią bardziej właśnie już teraz nie rządzą finansiści, tak jak to było jeszcze, prawda, paręnaście lat temu, każdy u nas student chciał być maklerem, chciał być, prawda, inwestorem giełdowym, chciał zarabiać w sektorze finansowym, widział filmy, oglądał Wall Street, jedno z drugim, chciał żyć jak tamci ludzie, a teraz każdy by chciał być takim troszkę freakiem internetowym. Można odnieść takie wrażenie, że troszkę się nam priorytety młodego pokolenia zmieniły. Czy Państwa zdaniem te zmiany technologiczne właśnie mogą iść w tą stronę, że ten sektor finansowy zejdzie na dalszy plan? Mimo tego, mimo tej konkurencji, mimo próby nadganiania tej jakiejś luki technologicznej, mimo próby współpracy w formie tych fintechów takich czy innych, czy Państwa zdaniem tutaj właśnie jakaś być może kontra ze strony banku centralnego czy regulatorów, którzy będą próbowali ten sektor finansowy chronić przed wejściem nowego rodzaju podmiotów, ma rację bytu? Pani profesor Kliber. Ojej. Znaczy tutaj akurat wydaje mi się, że tu jeżeli...
Ochrona jest bardzo prosta, po prostu wystarczy zaostrzyć regulacje i w tym momencie żadna firma z nowego sektora fintech czy innego się po prostu nie przebije. Tak osobiście to jeżeli, to też mi się wydaje, że to będzie zależało od tego, o jakich operacjach finansowych mówimy, jakiego rzędu, bo jeżeli ktoś chciałby obracać, znaczy szczerze mówiąc, większe mam zaufanie do banków, tak osobiście i banki mi coś gwarantują. No, nie wiem, co zagwarantują mi i jakie podstawy tej gwarancji będą miały młode firmy. To jest jedna rzecz. Dwa, dużo klientów jest jednak dosyć, ma dosyć dużą awersję do ryzyka, zwłaszcza jeśli chodzi o inwestowanie dużych kwot. Natomiast jeśli chodzi o młodzież, która lubi nowinki i no, nie tylko młodzież, bo wiadomo, że teraz na rynek kryptowalut zaczął się może od młodych, od inwestorów indywidualnych, ale teraz coraz właściwie już zaczyna być zdominowany przynajmniej Bitcoin, rynek Bitcoina przez instytucjonalnych. No to tak, młody człowiek, który ma do zainwestowania czy do obracania mniejszą sumą i ma dużą skłonność do ryzyka, no na pewno chętniej pójdzie, chętniej skorzysta z nowinek technologicznych. Natomiast no, mamy na rynku klientów o różnej skłonności do ryzyka i myślę, że mimo wszystko tym dużym instytucjom aż tyle nie zagraża. To jest jedna rzecz. Druga, jeżeli popatrzymy sobie nawet na rynek kryptowalut, powstały kryptowaluty, znaczy jest dużo zarzut, powstało dużo publikacji, które pokazywały, że a może taka kryptowaluta może być tą bezpieczną przystanią, ale potem się okazało, że one mają tak dużą zmienność, że albo zdefiniujemy inaczej bezpieczną przystań, bo takie publikacje też już widziałam, gdzie niektórzy twierdzą, że coś, co jest bezpieczną przystanią, wcale nie musi być mieć małej zmienności, że i nie musi być bezpieczne i się rozróżnia tak inwestycje bezpieczne od bezpiecznej przystani, bo jednak ta zmienność jest no, bardzo duża. No i tutaj niestety nie możemy powiedzieć, że Bitcoin jest nowym złotem, bo jak porównamy zmienność Bitcoina i zmienność złota, no to są zupełnie dwa inne światy. No więc była inna próba, żeby zrobić coś takiego, co się nazywa stablecoin i teraz one będą najcoj. No znowu się zwrócono w stronę walut fiducjarnych i stworzono waluty, kryptowaluty, które miałyby naśladować albo być wymienialne 1:1 do dolara. No i to całkiem fajnie funkcjonowało, tylko że się okazało po pierwsze, że czy my możemy dalej mówić, że te waluty są, że to jest system zdecentralizowany, skoro one naśladują coś, co walutę fiducjarną, to jest jedna rzecz, a dwa, no mieliśmy na początku maja przykład tego, jak jednak te teoretycznie zdecentralizowane kryptowaluty jednak się okazały bardzo podatne na sytuację geopolityczną, no i niestety ten eksperyment z tymi stablecoinami, to tak to troszeczkę na razie nie wypalił. Dziękuję bardzo. Pan profesor Toporowski teraz jakby widział to wszystko, jakby pan postrzegał kwestię, czy banki mogą utrzymać pozycję, te fintechy, które są modne, ale faktycznie być może ryzykowne, czy właśnie to, co obserwujemy pod hasłem kryptokraszu obecnie, no to jest jakiś tam wstrząs dla rynków finansowych mimo wszystko, prawda, bo to jest jednak solidna porcja kapitału, który dostał po uszach, mówiąc kolokwialnie. No i właśnie jak taki tradycyjny inwestor śledzący to wszystko, pana zdaniem, się będzie w tym odnajdywał? Będzie wolał tradycyjny sektor, będzie próbował tych nowinek technologicznych, czy banki, które no, też nie miały dobrej prasy przez jakąś swoją strukturę bodźców, która no, zdaniem wielu doprowadziła do kryzysu, czy była jednym z tych czynników, które do kryzysu w 2007 roku doprowadziły, nagle wydają się nam być mniejszym złem w porównaniu z tymi bardzo ryzykownymi podmiotami, choćby z rynku kryptowalut? No ja też jestem, ja nadal jestem trochę sceptyczny wobec takiej nowej technologii, wobec fintech. Pan możemy mieć wszystkie swoje finanse, połączenia do swoich finansów przez telefon komórkowy, ale jeśli pan zgubi albo ktoś ukradnie ten telefon komórkowy, to pan już nie ma tego dostępu. Na ogół takie używanie fintechu przez gospodarstw domowych mało badałem, może bo pamiętam, że w latach 80.
głosiłem pogląd, że ludzie nie pójdą za kartach kredytowych, bo są tradycyjne sposoby. No i jak źle przewidziałem. Uważam, że zainteresowanie w nowej technologii i w kryptowalut to jest objaw rynku kapitału, który ma nadmierną ilość płynności. I powinniśmy regulować, bank centralny powinien regulować tą płynność trochę lepiej. Więc uważam, że to jest pewna spekulacja. Mogę powiedzieć, że badałem ostatnio fintech w Afryce. Ja wiem, że tam sytuacja jest całkiem inna, ale rzeczywiście tam jest bardzo żywe zainteresowanie fintechu. Bo ludzie mają telefony komórkowe, a nie mają przeciętna osoba nie ma konta bankowego, więc używają swoje telefony komórkowe bardzo intensywnie. I zauważyłem, że tam to nie zmieniło, w pewnym sensie zmieniło sposób, w którym banki działają, ale koszty bankowe, ich struktury nadal są takie same. Czemu? Bo służą bogatym ludziom, bo służą bogatym przedsiębiorstw, które mają skomplikowane systemy finansowe. I to jest i uważam, że nadal będzie funkcja dla banków. Koszty bankowe nie poszły na dół. Nawet wzrastają. I to jest, wydaje mi się, to jest objaw tego, że fintech to jest kategoria marketingu raczej niż rzeczywiście nowa technologia, która zmienia i wyrzuca starą technologię z gospodarki. Panie profesorze, czyli pan tak troszkę przewrotnie uważa, że ten fintech może być takim narzędziem walki właśnie z wykluczeniem finansowym, żeby tak to nazwać ogólnie, właśnie w tych krajach relatywnie mniej rozwiniętych? Tak. Tak, to jest w sensie, że tam jest bardzo, bardzo duże zapotrzebowanie na nie tylko nie tyle na środki płatności, ale przekazanie pieniędzy do dalszej rodziny gdzieś na wsi, gdzieś poza miastem. I tu jest zaleta tych fintechu, że to umożliwia takie przepływy, ale ja nie wiem, czy to jest aż takie istotne w krajach europejskich albo amerykańskich. Dziękuję bardzo. Pan profesor Ratajczak. Mi się wydaje, że tu mamy jak gdyby dwie płaszczyzny. Czy mówimy o fintechu w rozumieniu, czy fintechach w rozumieniu pewnych nowych technologii, które mogą, można powiedzieć, znaleźć zastosowanie w różnego rodzaju również tradycyjnych operacjach finansowych. I to jest chociażby ten przykład właśnie krajów rozwijających się, gdzie rzeczywiście dzięki tym nowym technologiom cała masa ludzi uzyskuje dostęp do usług, z których nie mogliby skorzystać w systemach tradycyjnych,
z racji rozproszenia, z racji oddalenia i innych czynników. I tu i ta rola tych nowych technologii jest niezwykle pozytywna i sektor bankowy na pewno nie musi się ich obawiać, wprost przeciwnie, korzysta, tak? Bo to jest najczęściej technologia, która pośredniczy w dostępie do chociażby usług bankowych, tych tradycyjnie definiowanych. Natomiast odrębną sprawą jest to, o czym ja mówiłem na przykładzie właśnie tego projektu Libry, czy tam Dajmy Facebookowej, kiedy nowa technologia przez jej dysponenta ma być wykorzystana do stworzenia w zasadzie konkurencji dla czy to banków komercyjnych i tradycyjnych uczestników rynków finansowych, czy wręcz właśnie dla bankowości centralnej, tak? Bo rzeczywiście ta Libra to miał być stablecoin. To właśnie miała być jedna z zalet tego projektu, że to nie będzie taka czysto spekulacyjna kryptowaluta, tylko że to będzie waluta, która będzie miała pewne cechy pieniądza fiducjarnego. Więc tam, gdzie te nowe technologie, gdzie fintechi próbują wchodzić, powiedziałbym, oferować alternatywę dla sektora finansowego, zarówno w rozumieniu jednostek komercyjnych, jak i bankowości centralnej, tam oczywiście pojawia się problem, no i chociażby to, o czym mówiłem, czyli że bardzo zdecydowanie Facebook otrzymał wyraźny sygnał, że próbuje się posunąć za daleko. Także to są te dwie różne płaszczyzny, o których powinniśmy, jak sądzę, w tej dyskutując na temat tych relacji pomiędzy tradycyjną bankowością czy tradycyjnym sektorem finansowym, a nowymi technologiami pamiętać. I tu jeszcze ostatnia rzecz. Zgodzę się z panem profesorem Toborowskim, że fintechi stosunkowo mało tak naprawdę kreują nowego. One robią wrażenie niezwykłej kreatywności, bo kreują te wszystkie, przepraszam, ale po części gadżety elektroniczne, kiedy nasz telefon już puchnie od kolejnych aplikacji, z których znaczną część mamy po to, że mamy, albo nam bezpośrednio przy okazji sprzedaży telefonu one są wgrane i tak już je trzymamy dla świętego spokoju. Natomiast gdyby zadać pytanie o kreowanie rzeczywistej, nowej wartości dodanej w gospodarce, nowego trwałego elementu tej gospodarki, to tu ta rola jest na pewno znacznie bardziej ograniczona. No, skrajnym przykładem to jest właśnie kojarzone również z fintechami, choć być może to jest pewne uproszczenie, no właśnie wszystko to, co wiąże się z ideą kryptowalut, gdzie niektórzy zadają pytanie, co to ma wspólnego z walutą w tradycyjnym rozumieniu, a może to jest po prostu jeden z nowych obszarów spekulacji, na dodatek niezwykle kłopotliwy, no bo kopalnie kryptowalut przyczyniają się na pewno do paskudnych efektów klimatycznych, więc oczywiście czasami zapomina. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja mogę jeszcze się podpiąć? Proszę bardzo. Tak jeszcze nawiązując tutaj do wypowiedzi pana profesora Toporowskiego o tej Afryce, kraje afrykańskie w ogóle są bardzo ciekawe, jeśli tutaj, zwłaszcza jeśli chodzi o kryptowaluty, bo przecież i w ogóle wszystkie kraje, w których jest jakiś problem z bankowością centralną albo w ogóle z systemem gospodarczym, czy w ogóle gdzieś jest kryzys. To, co myśmy, Paweł, też badali na podstawie Wenezueli. Jeżeli kraj się mierzy z hiperinflacją i ten pieniądz traci z godziny na godzinę, no to takie kryptowaluty, niekoniecznie Bitcoin, ale w ogóle jest to coś w tym momencie stabilniejszego niż pieniądz własny i w tym momencie jest to jakiś ratunek dla tych państw. W sumie właśnie wzrost zainteresowania kryptowalutami pojawia się najczęściej w tych krajach, gdzie jest problem z własnym pieniądzem. Czyli tak naprawdę... Czym mogę opowiedzieć? Tak, możliwe, że ktoś będzie brał kryptowaluty, ale najłatwiej jest zabrać dolara i polaryzować. To jest tradycyjny sposób i to nadal działa. Czyli, szanowni państwo, to nam się taka myśl zarysowuje, że tak naprawdę ten cały fintech to jest taką bardziej protezą, która nam jest potrzebna wtedy, kiedy tradycyjny system bankowy z jakichś względów nie daje rady, tak? Bo ktoś nie ma dostępu, bo nie wiem, jest pewna grupa być może inwestorów, którzy mają znacznie więcej
skłonności do ryzyka bardziej przesunięty ten próg i dopiero kryptowaluty są tym rynkiem, gdzie oni się czują dobrze, bo czują, że jest tam jakaś szansa. Ci ludzie, którzy z jakichś względów nie mogą skorzystać z systemu bankowego, nie mają konta, bo właśnie nie mają dostępu, nie mają w jakiś sposób po prostu możliwości czy szans skorzystania z dostępu do rynków finansowych, to przez aplikację, bo telefon mają, ma każdy, prawda? To takie paradoksy, które się pojawiają, choćby też w przypadku na przykład gospodarki bezgotówkowej, o której tyle się mówi. Mówi się w kontekście Szwecji, mówi się w kontekście wielu krajów, a mało kto wie, że ten model tak naprawdę najbardziej w praktyce to zaczyna być realizowany w Indiach powoli, gdzie ten stopień posługiwania się już w zasadzie tylko pieniądzem cyfrowym, jakbyśmy go nie definiowali tutaj, jest znacznie większy niż nawet w naszych krajach europejskich. Szanowni Państwo, przypominam o możliwości zadawania pytania poprzez czat, a ja mam jeszcze jedno takie teraz pytanie, które troszkę nam zbiera rzeczy, które w Państwa wypowiedziach się pojawiały, bo pojawiały się kwestie banku centralnego, pojawiły się kwestie, że przecież możemy to regulować. Pytanie takie, Szanowni Państwo, jakie instytucje na to wszystko reagują Państwa zdaniem, bo mieliśmy po kryzysie właśnie, że sektor finansowy rozrósł nam się za bardzo, że regulacje zawiodły. Teraz rozrasta nam się sektor finansowy w dalszym ciągu, ale powiedzmy już chyba bardziej kontrolowanie. Rozrastają nam się za to nowe technologie, które niestety wyprzedzają regulatorów czasem o kilka długości. Widzimy to w odniesieniu choćby do kryptowalut, widzimy to też do smart kontraktów, do wielu innych elementów. No i Szanowni Państwo, takie pytanie, które się tu nasuwa, czy Państwa zdaniem instytucje dają radę, czy instytucje nadążają za kontrolą i nad rynkiem finansowym, i nad rynkiem tych nowych technologii, bo to jest jakby troszkę nowa struktura gospodarki, jednak się zarysowuje mimo wszystko, przynajmniej w pewnych krajach. Do tego, jeżeli dołożylibyśmy sobie takie nowinki, o których mówi się coraz głośniej w kontekście rozmaitych programów pilotażowych czy jakichś doświadczeń chińskich, takich jak na przykład ta waluta cyfrowa banku centralnego, który nagle w ogóle zabiera wszystkim zabawki, może się w jakimś skrajnym modelu bezpośrednim okazać, że w ogóle sektor bankowy nie będzie potrzebny. Jak w tym wszystkim, w tej nowej rzeczywistości technicznej, technologicznej, finansowej odnajdują się Państwa zdaniem instytucje? Czy te instytucje dadzą nam ochronę, czy może jednak trzeba by było tutaj coś poprawić? Pan profesor Toporowski. Ja nie mogę mówić o sytuacji w Polsce, bo nie znam tą sytuację dokładnie. Wiem, że tutaj w Anglii, na ogół w zachodniej Europie i w Stanach Zjednoczonych jest problem polega na tym, że jest mała wiedza o przepływów pieniężnych w systemie finansowym. Uważają, że na ogół jest uważane, że najważniejszy czynnik to jest wpływ pieniądza na realną gospodarkę i to trzeba badać. Trzeba badać te makroekonomiczne stosunki, ale to, co się dzieje w systemie finansowym, to jest mało kto się interesuje tym w sensie interesuje się systematycznie. I to jest, to wydaje mi się, jest problem. Jest, teraz jest większa świadomość o tym, ale te instytucje to są, to były ich działalność wyszło w systemie bardziej tradycyjnym. I na ogół mało jest pojęcia, jak ten system finansowy jako całość działa i jak powinniśmy zachować stabilność takiego systemu finansowego. I jeszcze biorąc pod uwagę to, że sam system finansowy to się różni od jednego kraju do drugiego, więc nie ma specyficznej recepty ogólnej dla wszystkich krajów. Dziękuję bardzo. Pan profesor Ratajczak, jak pan profesor ocenia w
to nadążanie instytucji, te działania władz gospodarczych, polityków, czy tutaj nie wycofały się może, a może właśnie przeszły do kontrofensywy? To znaczy tak, rozumiem, że mówimy o instytucjach w rozumieniu pewnych, tak, w rozumieniu wszystkim organizacji. Tak, tak, tak. Czy to nadzoru. Ale panie profesorze, można szerzej oczywiście. Okej, okay, wobec tego powiem tak. Jeśli chodzi o te instytucje w takim rozumieniu, to oczywiście one próbują i powiem tak, chociażby właśnie ten przykład, do którego już dwa razy nawiązywałem, pokazuje, że kiedy bardzo zdecydowanie chcą zadziałać, bo to było działanie zarówno na rynku bezpośrednio w Stanach Zjednoczonych, ale również to był zdecydowany ruch po stronie Europejskiego Banku Centralnego, który wysłał też ze swojej strony sygnał, że projekt Facebooka idzie za daleko. Te instytucje potrafią, czy organizacje sobie całkiem nieźle radzić i w gruncie rzeczy również przebieg kryzysu finansowego pokazał, że takie możliwości istnieją. Tak? Natomiast oczywiście to jest często na zasadzie pogoni za tym, co się zmienia i tu jest rzeczywiście te zmiany wynikające ze sfery technologicznej. I tu z kolei powiedzmy tak, no tu jest taka dosyć trudna sytuacja generalnie państwa, tak? Bo te wszystkie instytucje regulujące je są powiązane z państwem. Państwa, które ma tak czasami, można powiedzieć, mieszane uczucia czy mieszane zachowania, bo z jednej strony powinno stać na straży i pilnować, żeby rozwój tych nowych technologii nie był wykorzystywany przeciwko zwykłym obywatelom, żeby właśnie nie powstała sytuacja, w której te technologie działają nie do końca w naszym interesie, ale z drugiej strony to samo państwo tych technologii często używa w innych obszarach, żeby na przykład pozyskiwać pewne informacje na nasz temat, a ponieważ często to są te same bądź zbliżone, bądź powiązane ze sobą podmioty, zarówno te, które kreują pewne innowacje wykorzystywane na rynkach finansowych, jak i te, które kreują różne inne innowacje związane z szeroko rozumianą gospodarką cyfrową, no to państwo ma tutaj, jak powiedziałem, mieszane uczucia, bo z jednej strony powinno zdecydowanie stać na straży, z drugiej strony samo jest odbiorcą pewnych produktów. No, przesłuchanie pana Zuckerberga w Senacie amerykańskim było takie bardzo miękkie, tak? To znaczy niby padały mocne słowa, ale z drugiej strony cały czas było widać, że ani jedna, ani druga strona nie chce powiedzieć za dużo, żeby relacje wzajemne w tym Senatu, który reprezentował państwo amerykańskie i drugiej strony, żeby relacje wzajemne uległy nadmiernemu skomplikowaniu w wyniku tego przesłuchania. Natomiast jeśli chodzi o te inne instytucje, no to tu jest oczywiście sprawa znaczy, czyli instytucje w rozumieniu pewnych reguł, norm, do których się odwołujemy w życiu codziennym, no to tutaj byśmy otworzyli pewną przysłowiową puszkę Pandory, to znaczy, no bo teraz dyskusja, jak te nowe technologie wpływają na nas jako ludzi, jako zarówno użytkowników usług finansowych, jak i po prostu uczestników życia ekonomicznego i społecznego, no to jest temat rzeka. Widać, że rzeczywiście to, o czym wspominaliśmy, te nowe produkty związane również z fintechami, że dla wielu z nas stają się, jak gdyby apka staje się ważniejsza od tego, co w rzeczywistości za tą apką się kryje, tak? Czyli taki świat apek staje się dla nas czasami, czyli nowych aplikacji, staje się czasami bardziej istotny niż ten realny świat, który te apki teoretycznie powinny być tylko ułatwieniem czy to do niego dostępu, czy odzwierciedleniem pewnych zjawisk ze sfery realnej. Ale to jest, jak mówię, sam sobie temat rzeka, gdzie moglibyśmy pewną odrębną zupełnie debatę na ten temat przeprowadzić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I panie profesor Kliber. To już w zasadzie chyba nie zostało mi wiele do powiedzenia, bo tutaj moi przedmówcy chyba właściwie wyczerpali temat. Mogę jedynie tylko dodać, że jak przeprowadzaliśmy ankietę wśród firm z polskiego sektora fintech, to było na początku 2020 roku, to wszyscy się skarżyli na regulacje, które są zbyt wolne, niedostosowane, faworyzują banki i na za dużą biurokrację. Więc
Myślę, ale z drugiej strony, jak przyszedł COVID i się okazało, że potrzebujemy szybszych płatności bezdotykowych, to raptem okazało się, że można na przykład z dnia na dzień zwiększyć limit płatności kartą bez PIN-u. Więc wydaje mi się, że nasze instytucje, one działają, starają się tutaj, jest taka współpraca między dwoma interesariuszami, ale to, ten proces dzieje się powoli, ale jak trzeba, to przyspiesza. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, mamy tutaj pytanie na czacie. Ono brzmi, jaki Państwa zdaniem powinien być stosunek Polski w kontekście CBDC, czyli waluty cyfrowej Banku Centralnego? Czy Polska powinna się wystrzegać tego pomysłu, czy w tym kierunku iść, zwłaszcza w kontekście prac Europejskiego Banku Centralnego opracowania takiej waluty? Pytanie za Polskę, ale jeśli pan profesor Toporowski chciałby to pytanie rozszerzyć w szerszym kontekście, na przykład Banku Anglii, który też tego pracę ma aktywne, to oczywiście proszę bardzo, szanowni państwo, jeżeli ktoś z państwa chciałby odpowiedzieć na to pytanie, co robić z tą walutą cyfrową Banku Centralnego? Iść w tą stronę, żeby banki centralne w tę stronę szły, czy raczej się wystrzegać tego? Takie pytanie mamy od naszych słuchaczy. Ja mam taką odpowiedź, którą kiedyś w czasie rozmowy z prezesem Banku Centralnego gdzieś w zachodniej Afryce i ten prezes narzekał na to, że codziennie jakiś ktoś z biznesu przychodzi i prosi o licencję bankową, żeby, bo ma jakiś nowy app. I pytanie, i on złożył te takie pytanie, i ten prezes powiedział w końcu, że przestało się, kiedy zaczął wypytywać za każdym razem to same pytanie, na jaki problem jest ten nowy app rozwiązanie. I to jest to, że nie wiemy, jaki jest ten problem, ale już jest rozwiązanie. I wydaje mi się, że to jest podobna rzecz z tym, z walutą cyfrową banków centralnych. Obecny system, uważam, funkcjonuje, jeśli chodzi o walutę, jako waluta, funkcjonuje dobrze, są problemy w gospodarce, ale nie wiadomo, na co jest ten pieniądz cyfrowy jest rozwiązanie. Dziękuję bardzo. Jeśli wolno, to ja od razu bym dołączył się do tego. W pełni się zgadzam z panem profesorem Toporowskim. Właśnie pytanie brzmi, ale po co nam to jest potrzebne, tak? Czy jest jakiś problem specyficzny, którego nie jesteśmy w stanie na poziomie bankowości centralnej rozwiązać bez sięgnięcia po ten nowy instrument? Oczywiście, ponieważ prace różne banki centralne deklarują, że nad tym pracują, więc zakładam, że i Narodowy Bank Polski może pracę w tym zakresie sobie podjąć, tak? Bo nie możemy wykluczyć, tak? Ja nie mogę wykluczyć sytuacji, że w jakiejś perspektywie, jakkolwiek sądzę, mocno odległej, nagle by się okazało, że to jest swoisty nowy standard bankowości centralnej, tak? Że bankowość centralna generalnie idzie w tą stronę, no i wtedy tak trochę na zasadzie nie mamy wyjścia. My też musimy się w tym zmieścić. Ale uważam, że nie ma, ja nie widzę żadnego powodu, po pierwsze generalnie właśnie nie widzę do końca, nie jest dla mnie klarowną odpowiedź na pytanie, co banki centralne miałyby przez to osiągnąć nadzwyczajnego, poza tym, że być może stworzyłyby dość mocną konkurencję dla właśnie pieniądza cyfrowego, tego typowo spekulacyjnego, tak, że w zasadzie ograniczyłyby mu pole manewru, bo no, ludzie by powiedzieli, no jednak to jest powiązane z bankiem centralnym, może to na tym się mniej zarobi w kategoriach krótkookresowej spekulacji, ale za to
W większym z tego słowa znaczeniu to może być ta cicha przystań, tak, o której tutaj pani profesor mówiła. Natomiast, więc to jest pytanie, do czego to jest potrzebne, natomiast w tym momencie uważam, że powinniśmy obserwować to, co na rynku się dzieje w tym zakresie, to, co inne banki centralne robią i oczywiście zadać sobie pytania, co by było, gdyby. Natomiast nie widzę powodu, dla którego akurat na przykład Narodowy Bank Polski miałby się stać liderem, a przynajmniej zadeklarować, że chciałby być liderem w tym zakresie, bo nie widzę również, i kończąc zasadniczej sprawy, pieniądz również tego typu, gdyby pieniądz banku centralnego, jednak musi mieć jakieś powiązanie ze sferą realną. No i pojawia się pytanie, czy to miałoby być sposób na to, że nagle się okaże, że coś się w sferze realnej dzięki temu istotnie zmieniło, no raczej samo w sobie tego nie rozwiąże. Więc idźmy tą drogą, ale niekoniecznie starajmy się być na czele, nie starajmy się być wśród pionierów, bo tak bym to określił. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dochodzi nam godzina 13, powoli nam się zbliża koniec debaty. Takie tylko krótkie, Szanowni Państwo, pytanie, dosłownie moment, bo rozmawiamy sobie o finansyzacji, rozmawiamy sobie o nowych technologiach, jedno od drugiego, można powiedzieć, bardziej ulotne. Świat, który obserwujemy za oknami, zmaga się z problemami realnymi, zmaga się z problemami z dostawami, z tym, że gdzieś tam stoją frachtowce niezaładowane bądź nierozładowane, że nagle problemem staje się rzadkość surowców, jakichś metali ziem rzadkich, niekoniecznie pieniądze, o którym, jak tutaj Państwo wspominali, jest aż za dużo w systemie. No, Szanowni Państwo, skoro mówiło się, że tak finansyzacja może to była taka moda, na którą zwrócił uwagę wielki kryzys, być może te nowe technologie w finansach to też jest taka moda, która właśnie polega na tym, że kolekcjonujemy apki, że w gruncie rzeczy niż aż tak wiele się nie zmienia. Jakby Państwo tak dosłownie jednym zdaniem. Hype, moda czy coś, co zostanie na dłużej? Proszę odpowiadać. Są pewne elementy, które zostaną na dłużej. Mogę powiedzieć, że to, co myśmy wszyscy zauważyli tutaj w okresie COVID-u, że po prostu płatności wszelkie w sklepach, ludzie przestali używać banknoty i monety i kartami płacą. Więc są takie zmiany, ale na ogół wydaje mi się, że to się świat się zmienia. Mamy mniej globalizacji, coraz mniej globalizacji i nowa sytuacja się tworzy i wydaje mi się, że system finansowy się przystosuje do tego. Mnie też się wydaje, że zostanie to, co jest wygodne dla ludzi. Ludzie sami wybiorą, co ma zostać. Jeżeli coś jest wygodne, to prawdopodobnie zostanie. Profesor Ratajczak, optymistą? Znaczy, ja powiem tak. Ja bym się zachował jak typowy ekonomista i powiem, to zależy. To znaczy, czy jakby z angielskiego powiedzieć z jednej ręki, z drugiej ręki, czy z jednej strony, z drugiej strony. Otóż wydaje mi się, że rzeczywiście te różne rozwiązania oczywiście zostaną z nami. No COVID po części przyczynił się do tego, że no właśnie chętniej korzystamy z różnych rozwiązań związanych z tą nową gospodarką, cyfryzacją i wszystkim, co z tym się wiąże. Natomiast wydaje mi się, że również to nie jest tak, że zostają tylko rzeczy dobre. Zostaną z nami również pewne rzeczy złe, które są w tle finansyzacji, czyli tej idei pozyskiwania zysku również i to bez tak naprawdę pozytywnych zmian w sferze realnej, a sfera finansowa szczególnie ułatwia właśnie spekulacje bez jakichkolwiek konieczności odwołań do sfery realnej. No i dlatego tutaj będzie szalenie ważna rola instytucji czy organizacji regulacyjnych, które muszą może mniej się zajmować właśnie budowaniem własnych quasi-kryptowalut, a może właśnie bardziej by się zastanowiły nad tym, jak sensownie regulować,
po to, by tam, gdzie się pojawiają rzeczy pozytywne, korzystne, jak najszybciej ułatwiać do tego dostęp i wykorzystanie, a równocześnie zdecydowanie reagować tam, gdzie no, pojawia się wyłącznie złudzenie kreowania nowej, pozytywnej wartości. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, co zostanie? Na pewno to zostanie nasza debata, która będzie nagrana i gdzieś tam w czeluściach internetu przetrwa. Myślę, że za parę lat będziemy mogli sobie jej odsłuchać i zobaczyć, czy te nasze trendy, prognozy, dywagacje faktycznie się sprawdziły, czy to jednak futurologia to ciężki kawałek chleba. Serdecznie Państwu dziękuję za udział w debacie, serdecznie dziękuję Państwu za śledzenie tej debaty.